me going on. I really don't want to see you cry. I'm on me go now. Dzień dobry, witajcie w kolejnym dniu vloga. Jest godzina 8. Ja dopiero się ogarniam, to znaczy wstałam już wcześniej, wstałam dzisiaj o 6. Byłam już dowieźć syna do szkoły, no ponieważ rano ja go zawożę, bo bus jest dość wcześnie, ten bus taki szkolny, on naprawdę wcześnie przyjeżdża, więc ja go zawożę już tak na godzinę 8, bo o 8.15 zaczynają lekcje, więc byłam już, po drodze jeszcze weszłam do sklepu, zrobiłam takie zakupy spożywcze. Jestem teraz w szlafroku, bo jak wróciłam, umyłam sobie głowę, naszykowałam się, teraz będę jadła śniadanie, ponieważ zaraz wyjeżdżamy. Idę właśnie obudzić mojego męża, miał wstać dzisiaj wcześniej, a jest ta godzina, on jeszcze śpi. A zaraz mamy wyjeżdżać, jedziemy dzisiaj do Płocka pozałatwiać parę spraw. Tak, jutro mam w planach, słuchajcie, jutro idę do lekarza, mam zamiar zrobić sobie taką podstawową, znaczy nie tylko podstawową morfologię, ale też rozszerzoną. Nie wiem jak o Was, ale mnie zawsze stresują takie badania i nie chodzi tutaj o kucie, bo tego się w ogóle nie boję, tylko, nie wiem, stresują mnie wyniki, to czy może coś tam wyjdzie, nie wyjdzie, no tak już mam, nie wiem jak jest u Was, dajcie znać. Chciałam Wam powiedzieć, że od jakiegoś czasu zaczęłam pić siemię lniane i no właśnie zapomniałam wczoraj, ponieważ robię sobie je zawsze wieczorem. Jedną łyżeczkę daję siemienia lnianego, zalewam to gorącą wodą, przykrywam od góry, bo to trzeba poczekać aż kleik te nasionka puszczą i wtedy się wypija tą wodę razem z tymi ziarenkami. Jest zmiana planów, jednak nie jedziemy do Płocka. Mój mąż się obudził i nie czuje się dobrze. Boli go gardło, boli go głowa. Co jeszcze? A ma takie ogólne jakieś rozbicie, w sensie, że no, całe ciało go boli. Więc nie wiem, nie zapowiada się to dobrze. Wczoraj wieczorem już go coś brało. Mówił, że jest mu zimno, miał dreszcze. Ale myśleliśmy, że to jest jakieś chwilowe i mu przejdzie. I stwierdziłam w związku z tym, właśnie wróciłam ze sklepu, stwierdziłam, że zrobię dzisiaj rosół. Mam nadzieję, że ten rosół zrobi mu dobrze, chociaż trochę go wzmocni. Zresztą u mnie chłopaki też bardzo lubią rosół, więc będą zadowoleni. Dobra, ja parkuję, wjeżdżam do garażu i idę gotować rosołek. Ostatnio sobie zrobiliśmy właśnie pieczony schab z pieczarkami i porem. Słuchajcie, przepyszne, naprawdę bardzo, bardzo dobre wyszło, także polecam. Sprawdzone przeze mnie i robiliśmy właśnie tą zupę kremową, kremowo-dyniową, bardzo dobra, tylko ja tutaj właśnie jeszcze dodałam grzanki, to znaczy one nie były grzanki włożone, bo czasami można takie drobne kawałeczki chleba wkruszyć, takie grzanki, ale my mieliśmy grzanki czosnkowe. Przepyszne, naprawdę powiem Wam szczerze, przepyszne, ja uwielbiam w ogóle zupy krem, nie? Ty też lubisz, kotek? Tak, lubię. A tak całym zdaniem powiedz coś. Bardzo lubię zupy krem. No, także słyszeliście zdanie mojego męża, a jego zdanie jest zawsze takie przemyślane, wyważone, także możecie, nie miejcie wątpliwości. A, i to ciasto... I za tym, na to ciasto mam zamówienie od mojego syna. To ciasto jakieś miodowe z kremem, no fajne. Chociaż dzisiaj będzie szarlotka, więc może też będzie zadowolony. No, także jak ktoś ma okazję, jeszcze są te, nie kanapki, tylko te... No, jak się nazywa? Książki. To polecam. Dzisiaj mamy piątek, jest dość wcześnie. Ja wstałam naprawdę wcześnie, jak na mnie to bardzo wcześnie. I powiem Wam, że oczywiście jestem niewyspana tradycyjnie. Musiałam coś załatwić, oczywiście nie załatwiłam. Musiałam wszystko przełożyć na wtorek. Słuchajcie, jadę teraz do domu, spieszę się, jadę do domu, bo dzisiaj jedziemy do Łodzi. Mamy tam sesję zdjęciową. Z racji tego, że pogoda jest jaka jest, więc sesja zdjęciowa odbędzie się w palmiarni. Bardzo fajne miejsce, więc zdjęcia, jestem przekonana, że będą fajne, ciekawe, będą klimatyczne. Ja uwielbiam takie sesje zdjęciowe. Oddaję się na nich w 100%, mogę się na nich realizować. Więc jestem podekscytowana, cieszę się. I tak, kupiłam już na śniadanie dobre rzeczy. Jadę, pewnie mój mąż jeszcze śpi, więc go obudzę. Zrobię nam dobre śniadanie i jedziemy do Łodzi. I ja oczywiście Was tam zabieram.
Słuchajcie, my już kończymy sesję. Powiem Wam, że dobrze, że zmieniłam sobie bluzę, złożyłam sobie zwykły t-shirt, bo jest tak ciepło. No wiadomo, jak to w palmiarni, ale zobaczcie, tutaj to jest taka strefa kaktusów. Naprawdę jest ładnie. Bardzo lubię to miejsce, jest tak relaksujące, podoba mi się. Powiem Wam szczerze, ja mieszkałam tak blisko tutaj palmiarni kiedyś i nigdy nie byłam. Zobaczcie, tutaj jakie są fajne ryby, teraz Wam pokażę. Ale mi okulary zaparowały. Zobaczcie, jakie fajne. No, fajny klimat. Słuchajcie, jak ktoś nie był jeszcze w palmiarni, to naprawdę warto. Zobaczcie, jakie palmy. Słuchajcie, my już idziemy do samochodu. Zaczął padać... Krasnaja dziewaczka. Słuchajcie, więc jedziemy sobie na jakąś kawę i wracamy do domu i dzisiaj będziemy obrabiać zdjęcia, co bardzo lubię oczywiście. I dzisiaj będziemy sobie zdjęcia obrabiać, nie? Także też Wam coś pokażę. I o Jezus, wiecie co, jest tak zimno. Dobrze, że założyłam sobie też ciepłą kurtkę. Oczywiście jak tam się wejdzie, to jest naprawdę gorąco. I powiem Wam szczerze, że ktoś, kto nie był w palmiarni, no tam nie ma dużo zwiedzania, no bo to nie jest nie wiadomo jaki teren. Ale jest fajnie, naprawdę fajnie. Można sobie pojechać, obejrzeć, szczególnie z dziećmi. Można im pokazać palmy, są też ryby, są żółwie. Żółwie były fajne, nie? Ale ostatnio tych żółwi nie widzieliśmy. Więc też żółwie są. I można też sobie na górze bez restauracji, można sobie coś zjeść. Także my idziemy, tutaj mamy blisko samochód, wsiadamy do samochodu i jedziemy już, kierujemy się w stronę domu. Wróciliśmy, słuchajcie, już z tego pleneru i no wróciliśmy jakiś czas temu, bo jest teraz za 15:06 i powiem Wam, że wzięłam się, tak nas wzięło, bo będziemy zaraz obrabiać zdjęcia. A my sobie lubimy zawsze wtedy zrobić taki klimat, robimy sobie herbatę bądź kawę i stwierdziliśmy, że dzisiaj do tego jeszcze będzie szarlotka. Więc ja się wzięłam, robię szarlotkę, już właśnie tutaj zaczynam robić ciasto. Mam nadzieję, że mi szybko pójdzie, bo jeszcze słuchajcie, jak skończę, muszę podjechać na chwilę do sklepu, kupić parę rzeczy, więc tu tak. U nas jest taki wiatr, właśnie teraz tutaj mam zaciągnięte rolety. I mi się wydawało, że ktoś, nie wiem, nie wiedziałam, czy ktoś tam wali, puka od tamtej strony, a to jest tak silny wiatr. Słuchajcie, ja już będę kończyła właśnie to ciasto. Włożę je teraz do piekarnika. Mój kot uwielbia tutaj zalegać. On jak się położy, on wie już, że jak wstanie, no to ja go muszę wypuścić na zewnątrz. On musi iść na, no musi się załatwić, bo on tu nie ma kuwety, jego kuwetą jest po prostu ogród nasz. Więc on w domu się nie załatwia, dlatego on wie już, że jak się obudzi, tego po prostu wyniosę. A tutaj mu jest wygodnie, jest koło kominka, jest mu ciepło. Wracam teraz za ptaki, słuchajcie, zobaczcie, jak fajnie się tak zatrzymać w lesie, pooddychać sobie, zrelaksować się. Ja uwielbiam, uwielbiam, już Wam chyba to mówiłam, że mnie bardzo relaksuje, bardzo po prostu. Może ten las nie należy do najpiękniejszych, jednak można tutaj pooddychać takim świeżym powietrzem. Kochani, ja uciekam do domu, a my widzimy się w następnym vlogu. Mommy, go, mommy, go, mommy.